Siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Spellforce Zakon Świtu. Tak, ostatnio zniszczyliśmy wojska Branninga, macie jakoś tak, które napastowały elfy w Elonii. No i cóż, trzeba ruszyć dalej w trasę, trzeba jeszcze pokonać dodatkowe wojska wroga, to sobie jeszcze podzielę wojska na grupy. Okay. Póki co sobie cofnę tą armię do miasta, żeby jej nie wytracać, bo tutaj jeszcze wchodzą kolejne oddziały. Przynajmniej się szwendają, tak? O, nasza przyjaciółka wraca, którą poznaliśmy na początku. A naszą postacią pójdę sobie pogadać z kimś w mieście, jeśli mogę. Albo kupca kiedy znajdę. O, jest kupiec, świetnie. Człowiek? Dobra. Mniejsza. Tak, tutaj już nic nie ma. Ale jest menhir. Jest elfka jedna, z którą możemy rozmawiać. Z nią nie możemy, mimo że ma imię. No dobra, łachnijmy sobie menhir. I pogadamy z tą elfką. Zobaczmy, co nam powie. Valdis, the merchant woman, has the wound tincture that can prevent our injured from getting wound burn. Aha, dobra, czyli kolejny quest. I pogadajmy z naszą elfką. Elen's blessing. A, dużo nam powiedziałaś. Jakieś podziękowania, uratowałem twój kraj, coś, czekolwiek. Nie, po co? Ale tu jeszcze jest inna elfka. Świetnie, to pogadamy z nim też. Śranna. You mean the orcs? No, the beastmen. They've already set up a fortified camp in the southwest. But they're like cockroaches. For every one you crush underfoot, three new ones crop up. Please find them. Aha, dobra, czyli mamy questa tych zwierzy ludzi, którzy są tutaj. To też ich niedługo wyróżniemy, ale najpierw zajmę się orkami. I tak, nie mogę tu już z nikim pogadać. Elońska fechtmistrzyni, elońska lodowa strażniczka. O, lodowe strażniczki są fajne. Mamy chyba nawet je w armii. Mamy. Gdzie one są? Tu. Elońska lodowa czarodziejka, tak, one są fajne. I pójdziemy może jeszcze do tego kupca. W ogóle dostaliśmy masę fantu po wykonaniu z nią questa. Tak, runy, sporo run. I kolejny slot na runę, świetny mamy. Dobra. Oraz mnóstwo budynków. Średnie kwatery, to się przyda. Huta, jeszcze bardziej. Biała dłoń, ok. Oraz akademia. I dwóch magów. Zaklinacza oraz jego mentala. Dobra, to może na co ich zwerbujemy w naszej osadzie. Tylko wow, nasze surowce skończyły właściwie, ale na zwerbowanie jednostek jeszcze starszy. Wow, dobra, na pewno starszy, wizu tego mamy. Ale tak, nasza postać niech pójdzie pogadać z kupcem. Tak, mamy ją. Kolejna wojowniczka. Robimy żeński team. Inteligencja. Chwila. Co by jej tu dać? Charyzma. Czy do inteligencji? Chwila. Tak, dajmy jej bonus do charyzmy właśnie. Okej. Okay. Damy jej to. Wow, dobra. Fajnie teraz wygląda. Ciekawie. Damy jej to oraz tarczę. Wiedziałem, że ta tarcza się przyda na coś. Dobra. Uporządkujmy sobie. Coś jeszcze nam zostało. Mamy zaklęcia, które nie są potrzebne. Ją zbytnio. Te runy sobie tu przestawię. Możemy właśnie sprzedać runę z
pierwszego poziomu i to chyba zrobię. O, te druny masz. Świetnie. Chyba sprzedajemy mu z pierwszego levela runę. Sprzedajemy mu to oraz to. I masz plany jakieś? To mam. Ferma bydła. Gospodarstwo. Ile chcesz? 4 srebro. Kupię to od ciebie, bo mi się przyda. Bydła, tartak. Tartak mi też się przyda. Wow, dobra. Nie kończy... Gildia rybacka. Dobra, już nie, dosyć zakupów. Z całej kasy się przytykałem. Ale przynajmniej mamy budynki, które przydadzą mi się raczej. Chociaż nie wiem, kiedy je zdobędę, ale mi się przydadzą. Zapewne niedługo. Świetnie. I tak, co ja chciałem zrobić? Wypróbować te nowe jednostki. Potrzebuję 1000. Dobra. No to już budujemy gospodarstwo. Gdzieś tutaj. Może nawet zdążymy wyprowadzić tych nowych magów, chociaż wątpię w tej misji. Myślę, że cały odcinek nam zejdzie na tej mapie, bo trzeba wyrzucić tutaj wojska Baringana, tutaj trzeba wyrzucić wieżę ludzi i trzeba jeszcze odnaleźć te elfie oddziały. Więc troszkę z tym zejdzie. Więc nie zaszkodzi rozbudować jeszcze obóz. A! Tymczasem, choć nie harm się tu przemieści, a nasza postać niż pójdzie do tego oddziału i powie, że droga do domu jest wolna. Epicki pojedynek. Przeglądamy się. Zbir przeciwko elfce. Ale nie, świetnie, że wam dali tam wsparcie w postaci elfów. Z pewnością mi się przydą. Dadzą zwłaszcza czarodziejki ich. No i oczywiście uczniczki. Nie, jak się tymi elfami gra, jak się ma masę uczniczek chyba tych. Tak. Jak ma się uczniczki wiatru, jeszcze im się ulepszy łuki, żeby lodowymi strzałami napierniczały, no to... Epickość! Wróg nie ma szans. Dosłownie. Oni po prostu giną. Nie dochodzą. Zostałem zamrożeni i który nie padnie od pierwszego strzału, to jest zamrożony, nie może się ruszyć i po chwili pada od drugiego. Po prostu... Zajebiste. Tyle powiem. Nie pamiętam, kiedy to będzie się grało elfami w najbliższym czasie, więc nie wiem, kiedy to zobaczycie. Ale... epicko to wygląda. Dobra, Ellen Skałówczyni. Może się wracać do domu? Dobra, świetnie. Jeden z oddziałów przeprowadzony. I drugi będzie tu gdzieś. Nie wiem, czy tu armię nie ruszyć. Nie pamiętam, czy tu wróg jeszcze go nie ma. Dobra, na wszelki wypadek bierzemy nasze oddziały. Nie pamiętam, czy tam jakiś wróg jest. Jak tutaj. Tak, mam farmę, wspaniale. Mam więcej robotników, też dobrze. Zbuduję sobie tą białą dłoń od razu. Przepraszam na chwilę. Dobra, przepraszam za to, ale ktoś mnie zawołał. I jest tu kolejny oddział elfek, wspaniale. Pójdziemy porozmawiać z nimi. Wait, sisters. That's not an orc spying on and not your enemy. Then you'd better turn back. These woods are full of enemies. Teraz są pełne wrogów. Już nie, wszystkich zabiłem. Brannigan's hordes have Brannigan's. By Elen, is that true? Do you speak the truth? Świetnie. Dobra, to wracamy. I zostaje jeszcze jedna grupka do zabicia. Znaczy z znalezienia. Co ja mówię. Przerzeczenie małe. Tak, budujmy sobie jeszcze akademię od razu. Możemy jakąś tą fermę ulepszyć? Nie, szkoda. Szkoda.
Nie wiem, kutę postawić, a postawię, bo nie mam co robić. Nie wiem co budować. No ale trochę ta nasza osada się rozrosła. Ale ta armia wygląda to zajebiście. Elfy, ludzie idą i zabijają hordy orków. Wspaniale. No. Okej, uaktywnione. I idziemy na północ. Tak, najpierw sobie wyżej morków, tak jak mówiłem. A później się zajmiemy. Tak, te oddziały dotarły tu. Dotarły. Wspaniale. No w ogóle jak tam z questem? Tak, pięknie. Połączenie armii ludzi plus elfy równa się rozpierdol rogu. Oj tam, że mnie wykryli i szpiedzy. I szpiedzy nic nie zdziałają, i tak ich nie zdążą ostrzec. Kontratak? Gdzie tu widzisz kontratak? A, dobra, ktoś idzie. Dużo osób idzie. Dobra, epicka walka. Musimy przesunąć szybko nasze oddziały tutaj. Nie mają szans. Wow. A nie, to wewniczka. Myślałem, że łuczniczka się tu spakowała. Ale to jest wewniczka na szczęście. Wow, straciłem maga. Dobra, koło straciłem. Wojownika i maga. Zrekrutujemy ich. I dalej do przodu, panowie. Nie zatrzymywajcie, panowie i panie. Nie zatrzymywać się. Dalej napierać na wroga. Wow, dobra. Magów mają. Ale ich magowie nic nie pomogą. Nie za... Kobieta gdzieś tu się pakowała. Uleczmy go. No. Granie pół wewnikiem, pół magiem jest przydatne. A, tu jest mag, murak. To jest ich przywódca w ogóle. Dobra, zabiję go bez problemu. Przywódca, nic z niego nie upadł. Może to była nazwa jednostki, nie wiem. No, spodnie. Kolejne. Dobra, ich harmia się tu przemieści. Okej, okay, tutaj mam dwóch żołnierzy kolejnych, to się przyłączcie. Okej. Okay. No, obóz kolejny zniszczony, tutaj chyba jeszcze jeden został. I tu, dobra, troszkę jeszcze tych obozów zostało niestety. O, tu jest fanty powypadały z tych jeszcze goblinów, które tu podeszły. Tu zbierzemy to. Ktoś się zrespił i zginął. Dobra, bierzemy to. To, kolejne spodnie, dobre. Świetnie. To. I tak, to właśnie mamy. Tak, możemy te spodnie dać naszemu bohaterowi dodatkowemu. Świetnie. No i okej, tyle. I napieramy do przodu oczywiście dalej, no wroga! Tak! Tutaj. Chryste, pościnane drzewa. O! Dom elficki.
O, dobra, jest oddział elfów. Czyli tu była wcześniej wioska jakaś mała, elficka. Tutaj chyba jest jakiś potwór, albo coś w tym stylu, tam i będzie się pakował, bo nie chce umrzeć jednak. Z całą moją armią. Więc bez przesady. Tutaj nie pamiętam, kto tu jest. Pójść zobaczyć? Nie wiem, czy ryzykować. Dobra, pogadamy z nimi. Gdzie moja bohaterka? Tutaj. Stop right where you are. I'm not one of Vanagon's. Well, whoever you are, you couldn't have picked a... Go home. Go home. Did the sisters from the homestead? Yes. Zidahan told... All right, I trust you, stranger. Okej. Okay. Dobra, kolejna grupa. Odnaleziona. Wspaniale. I idziemy zniszczyć tą ostatnią. Ten ostatni obóz. Tu się przemieszcie, zapiszemy. Na wszelki wypadek. Wiadomo, co może się stać. Zdarzyć. No i cóż panowie, pakujemy się do obozu wroga. Na szczęście to są same gobliny właściwie tylko. Wow! O mój Boże! Dobra. Troszkę dużo magów. Ale to już gobliny tylko. Niedobitki armii dawnej. Świetnie. Tarcza jakaś, świetnie. Może będzie dla naszej czarodziejki. Pan też 10. Patrzę 15, nie, zostajemy przy tej, którą ma obecnie. Granie kapłanem, znaczy samym magiem bez domieszki wojownika też jest dosyć fajne, tylko jeśli się przypadkowo człowiek wpakuje w miejsce, gdzie jest sam odcięty od armii reszty, czy w ogóle jest jakaś mapa, na której nie ma się armii, to się tutaj ma przejebane po prostu. Wtedy masz się zwyczajnie przejebane, dobra. Tak, możemy rozbudować, wspaniale. 1500 do osobnego, Chryste, dobra. Kupię sobie te ule... Tylko którego zarubować? Poza... Dobra, to weźmy i będziemy tych rekrutować, zaklinaczy. Pięciu na razie. Tutaj. Weźmiemy z nich co trzeba, zniszczymy to. Kurde, musimy sprawdzić, żeby sprawdzić co tutaj jest. Pamiętam, że to jakiś potwór chyba jest, tak silniejszy. Możemy go spróbować zniszczyć, zobaczymy. Samotny goblin atakuje. Dobra, zniszczone. Wspaniale. Idziemy dalej. Zniszczyć ostatnie siły Baringana w Elonii. Jakiegoś goblina pominąłem. Później go się zabiję. I ostatnie siły wroga. Garstka orków mnie nie powstrzyma. Okej, przepraszam was, ale ktoś mi wszedł do pokoju. To wyrżnijmy tę... tą garstkę orków, która jeszcze tutaj walczy. I zakończę odcinek. Tak. Mapa się
zniknęła z powrotem, ponieważ tak, włączyłem grę, bo myślałem, że mam coś do roboty. A to się okazało, że mogę jeszcze chwilę poczekać i z tą robotą i no cóż. Włączam grę od początku. Tak, świetnie, tak, świetnie. Dobra, wy ci zabici, wspaniale. I tym samym wojska Baringana są zniszczone. Uaktywnijmy sobie. I tutaj chodźmy, bo tu był jeszcze jeden goblin. Tak, te... No niech tu zostaną. Zrekrutujemy jeszcze, powiedzmy, w formie wsparcia. A, niech będzie jeszcze tych więcej. Powiedzmy, że mogą być. Zabiję tego goblina i sprawdzę, co tam jest w tym tutaj... w tym wąwozie górskim. Gdzie ten goblin tutaj? Zabijcie go. Patrzmy na jego śmierć. Dobra. Idziemy tutaj. Trzeba będzie jeszcze zakończyć questa z tymi oddziałami, trzema. Które już tu dotarły, jest wszystkie wspaniale. Jakbym miał ruszać na tego potwora, który wydaje mi się, że tu jest, to ruszę tylko działami moimi ludzkimi, ponieważ elfy chcą oszczędzać. Nie wiem, jak ciężka będzie przeprawa z zwierzoludami, czy jakoś tak, co są tutaj. Ale mimo chcę sobie zachować oddziały elfów. I co tu jest? O. Tak, świetnie mi odkryło. Zapiszemy. Nie pamiętam, co tu jest. Wydaje mi się, że coś potężnego tu jest, ale co to nie pamiętam. Więc idziemy. Kurczę. Przepraszam. Woli. Woli. Nic tu nie ma? Zapewne, że coś tu było. Tak. Jest. Przynajmniej jedna sztuka. Czy jest druga sztuka? Nie, jest jedna sztuka. Czy go zabić dla expa? Dobra, robimy tak. Oddział ludzi, poproszę, moje, kochane. Tutaj. Okej, okay, zbierzcie się tu. I spróbujemy z tym zawalczyć. Myślę, że te siły, którymi rozporządzam ludzi, dadzą radę, bez problemu. Jak mówiłem, elfki zostały w spokoju. O, też jeden kapłan wojownik został. Też tu. Okej, okay. Teraz wszyscy są. Ósmy level, ja mam szósty, moi wojacy mają trzeci. Powinniśmy dać radę. A do tego ilu ich jest? Wydało mi się, że jest potężniejszy tu potwór, ale może źle pamiętam. Dawno w to grałem, wiecie. Nie pamięta się już tak dobrze gry, jak się by się ją chciało pamiętać. Czasami, w niektórych misjach, zwłaszcza tych trudniejszych. Save. Bo cholera wie, co może się stać. Może on ma czar zniszczenia światu, który zniszczy całą moją armię pierdnięciem. Nie. Nie ma czaru zniszczenia światów. Jeszcze. O. Dobra, nie było się tu cykać. Shron Ari? K.
Kamień Wiecznego Ognia. Dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale w każdym razie bierzemy całą armię i wrócimy sobie nas tutaj. No, tutaj sobie idziemy. Wrócimy, a potem wyruszymy na tą bramę. Tak, ile potrzebujemy w ogóle surowców do kolejnego liczby wojska? 1500. Zrobimy tak. Tak, i jeszcze jedno gospodarstwo postawimy. Więcej surowców, więcej. Szybciej większa liczba wojska będziemy mieli. Szybciej będziemy mieli większą liczbę wojska. Więcej się plączę znowu. Dobra. Przejdę sobie tutaj, oddam questy i zakończę odcinek. Tak powiedziałem, żeby było ciekawie. O. Postać, nie zawieszaj się, Aria. Ale fajnie ten hełm teraz ma. A nie, jakieś taki gówno brązowe, co wcześniej miała. Dobra. No jej. Ale piękna pogoda. Tak. A przed chwilą tu jeszcze były hordy orków. I teraz już wszyscy zginęli. Dobra, doszliśmy tutaj. To idź już postacio tu. Znaczy Ario. Chodź tu, podajesz questy w ogóle. Tak, bo muszę oddać te questy, mam wrażenie. Tak, muszę z nim pogadać jeszcze. No więc pogadamy i zakończę odcinek. No, akurat będzie około 30 minut, więc spoko. Pokój Elen z tobą, witaj z powrotem. Okej. Jedno oddział odprowadzone. Kolejny przedmiot. What's new, friend? Witaj się w domu. Kolejny łuk. A, kula odporności. Dobra. No to w każdym razie quest oddany. Wracamy tutaj. I dziennik zaktualizowany. Świetnie. Coś jeszcze? Nie. Już ten quest zakończony. No to cóż, w tym miejscu zakończę już odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was do kolejnego odcinka Zagrajmy Spellforce, w którym zniszczymy zwierzę ludzi. Do zobaczenia, cześć!